Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnych rozmowach z kulturą. E, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pan Mirosław Siedler, aktor teatralny i filmowy oraz prezenter telewizyjny. W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zadebiutował w 1982 roku postacią Abla w Sztuce Jerzego Andrzejewskiego. Teraz na Ciebie zagłada. Związany jak, jako aktor z Teatrem Nowym, Teatrem Powszechnym w Łodzi, Teatrem Strafana Jaracza w Łodzi i Teatrem imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wiele ról filmowych i serialowych w produkcjach takich jak Przypadek, Krótki Dzień Pracy, Wierna Rzeka, Komediantka, Rodzina Kanderów, Powrót do Polski, Gdańsk 39, Rozmowa z człowiekiem z szafy, Klan, Ekstradycja, Plebania, M jak Miłość, Stacyjka. W rytmie serca. Role teatralne takie ważniejsze y, pana dyrektora to y, w, y, w takich spektaklach jak Aktor, y, Sen Nocy Letniej, y, Śluby Panieńskie, y, Kolacja dla Głupca, Love Story, Antygona, Wieczór Trzech Króli, Piotruś Pan, Ostatnia Noc Sokratesa pod akacjami, Profesja pani Warren czy Romeo i Julia. Y, w w 2007 roku y, został y, odznaczony medalem brązowym zasłużony kulturze Gloria Artis, a w 2014 roku brązowym krzyżem zasługi. Od 2003 roku szczęśliwie dla Elblążan i y, dla teatru jest jego dyrektorem od 2003 roku. Moje uszanowanie, panie dyrektorze, kłaniam się. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. I moje takie pierwsze pytanie. Byłem ostatnio u pana. Jeżeli mogę. Dzień dobry, dobry wieczór państwu, w zależności od tego, o jakiej porze państwo będą to oglądać. Tam jest parę drobiazgów, które bym korygował, ale, Bardzo proszę. ale, ale zostawmy, bo czasu będzie mało. Rozumiem. Panie dyrektorze, miałem przyjemność i zaszczyt być ostatnio u pana w teatrze w Elblągu na premierze Wesela. Związane to było z dwoma takimi jubileuszami. 40, 40, 45 lat od powstania Teatru w Elblągu. Od istnienia od samodzielnej od istnienia... sceny. Bo tak wcześniej była to 70 lat można byłoby świętować istnienia Teatru w Elblągu, ale była to scena wspólna teatru imienia Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg. Od 1975 roku, kiedy został powołany teatr dramatyczny, od 1 września 1975 roku, kiedy został powołany teatr dramatyczny w Elblągu, i ktoś zaraz szybciutko policzy i powie: no to, Ale jak to 45 to chyba trochę więcej niż 45. Mamy pewien kłopot, ale już poradziliśmy sobie z nim, z określeniem precyzyjnie daty jubileuszu. Czy to jest data powołania do istnienia, istnienia teatru, czy to jest data pierwszej premiery, czyli marzec 1976 roku, czy to jest data czwartej premiery, balladyny Juliusza Słowackiego, która była oficjalną inauguracją teatru wówczas dramatycznego Welblomugu. Jako samodzielnej jednostki. Jako samodzielnej jednostki, jako samodzielnej instytucji kultury. Wybraliśmy tę trzecią datę. Listopad, 13 listopada 76 roku. I w tej okolicy świętujemy co 5 lat, żeby nie za dużo. Także nie martwcie się Państwo, najbliższy jubileusz za 5 lat, a do tego czasu będziemy mieli premiery, spektakle repertuarowe. Nie, nie konie... Ja nie przepadam za jubileuszami, za świętami, bo y, uważam, że teatr powinien pracować codziennie, a nie tak y, od jubileuszu do jubileuszu. Ale panie dyrektorze, pozwolę sobie panu przerwać, y, no, ale aktorzy i wszyscy pracownicy teatru mają prawo do swojego święta, y, do, Oj, tak. ze, do zebrania, zebrania tak zwanego żniwa. Po tych kilkunastu latach y, pracy, y, jubileusz jest takim zwieńczeniem. Y, Pewnego etapu, które, w którym oni pracują. Panie dyrektorze, na premierę jubileuszową wybrał pan Wesele Wyspiańskiego. To również wiąże się z jubileuszem 120. rocznicy premiery. Tak. Tego dramatu. No, no to, jest, to jest monumentalne dzieło nasze, tak naprawdę. Yy, nie ma konstrukcji takiego klasycznego dramatu. Yy, Ale ma trzy, trzy jedności, tak, tak, Miejsce i akcji to jest, to jest Jedna Noc. Yy, dramat symboliczny, yy, zawsze na czasie, tak naprawdę. Yy, to ja zapytam się pana dyrektora. No, pamiętam pańskie przemówienie, dlatego w sumie tak naprawdę mogę powiedzieć, że cytuję pana. Chciałbym zapytać, dlaczego akurat w tym czasie, na Jubiliuszu, w tym czasie, jaki mamy y, społecznym, pandemii, y, wszystkich podziałów, dlaczego Pan wybrał wesele? Powiedział Pan, w czasie wszystkich podziałów. E, wesele, na pytanie, o czym jest wesele, niewiele osób odpowiada stanowczo i zdecydowanie, że jest to ciągle istniejących w naszym społeczeństwie, w Polsce, wśród Polaków podziałach. I to podziałach czasami niezrozumiałych, sztucznych, czasami nakręcanych z zewnątrz. Przypomnijmy, że Wyspiański pisał Weselę wesele 121 lat no. temu, i były to zupełnie inne konteksty. Sztuki teatralne, spektakle, mają swoje aktualności, pomimo tego, że konteksty się zmieniają. W zależności od tego, w jakim czasie i w jakiej sytuacji społecznej, politycznej prezentujemy dany utwór, może on mówić o czymś zupełnie innym. Przecież Wyspiański mówił o innego rodzaju podziałach, o podziałach niezwykle... Tragicznych w polskim społeczeństwie podziałach pomiędzy inteligencją, mieszkaństwem, powiedzmy to, że to była jedna grupa chłopstwo. Niemożności wyłonienia przywódcy, niemożności zjednoczenia się narodowego, bo w roku 1900 wtedy, kiedy odbywało się wesele Lucjana Rydla, minęło już ponad 100 lat od czasu, kiedy Polska przestała istnieć. Na mapach świata a dlaczego przestała istnieć? Ze względu na podziały. Więc może z tego powinna płynąć dla nas jakaś nauka, że może by tak skończyć z podziałami. Różnijmy się pięknie, ale nie do tego stopnia. No to. Wybrzmiało to w Pańskim przemówieniu. Również było sugestywną, sugestywną rzeczą to, że to jest wesele na, na Pańskiej premierze. Byli politycy. Zawsze są. Od, od do, wszystkich do, wysył, do wszystkich wysyłamy zaproszenia. Ci, którzy przyjmują zaproszenia, są mile widziani. Był również, był również i prezydent Elbląga, był pan wojewoda warmińsko-mazurski, także oprawa godna takiego zacnego jubiluszu. Panie dyrektorze, 2003 rok, tart w Elblągu. To już koniec o weselu, bo myślałem, że jeszcze podrążym, bo to ciekawy bardzo, temat. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, ale to musieliśmy znaczy... wejść, wejść już troszeczkę w politykę tak naprawdę. Nie, bo dzisiaj wszystko, o czym się mówi, zaczyna być polityką, i wszyscy traktują to politycznie i bardzo emocjonalnie i biorą do siebie. E, tak, weźmy do siebie, ale weźmy do siebie ogólnonarodowo. Weźmy do siebie e, jako Polacy. Przecież, jeżeli 120 lat temu Wyspiański umieszczał w różnych miejscach teksty: Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobię. A my dzisiaj się zastanawiamy i mówimy, dobrze, ale no, to, no trochę dzisiaj, to, tak jakby to dzisiaj było. Albo poeta mówi, co wy wiecie o nas? Nic. No może to też dziś funkcjonuje. Więc to jest dla mnie niestety aktualność, niestety, bo y, może byłoby lepiej, gdyby ten y, przepiękny utwór... Y, był klasycznym utworem teatralnym, a nie ciągle aktualnym. Ja przypomnę z tego, jak Pan mówi, przemówienia mojego, że nie byliśmy w stanie doliczyć się ilości realizacji spektaklu y, 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 Sztuki Wyspiańskiego Wesele. Y, około 1700 realizacji na przestrzeni 120 lat. To, o czym świadczy to znaczy że i w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w okresie powojennym i ba nawet w okresie wojny w obozach koncentracyjnych wesele było przedstawiane wystawiane za każdym razem mówiło o czym innym o innego rodzaju podziałach ale za każdym razem mówiło o nas o Polakach czy nie powinniśmy czerpać nauki z tego co zdarzyło się i trwało przez 123 lata kiedy Polski nie było ze względu na podziały. Nie było na mapach świata. Ze względu na podziały, ale również i ze względu na, na takie rzeczy jak, nie wiem, sprzedanie Polski obcemu mocarstwu. No, mamy tutaj peniądze. Hetmana, który sprzedał. Tak jest sprzedał, ale on się trochę tłumaczy. Jakie to, jest, jakie to jest aktualne. Było, że on musiał Że się iść. trzeba odwoływać da. do zagranicy, trzeba się odwoływać do zagranicy, żeby, żeby i to po swoją własną prywatę, a nie dla dobra Rzeczpospolitej. Ale tutaj Pan już idzie, pewne komunikaty takie polityczne. Ja mówię o ogólnie. Żebyśmy nie, nie próbowali tego w ten sposób ustawić, że to jest o tym, a ten to jest ten, a ten to jest ten. Nie. Pokazujemy sytuację. Tak, panie dyrektorze, I Tak jak pan ale... mówi, wszyscy byli na premierze tak? od lewa do prawa. I posłowie i samorządowcy. I, I to jest dla wszystkich. I to jest adresowane do wszystkich, nie do jakiejś konkretnej grupy, czy do konkretnej opcji politycznej. Oczywiście, panie dyrektorze, ja sądzę, ja pójdę jeszcze dalej, każdy, ta, każdy z polityków i każdy z, z widzów pańskich, którzy byli na premierze, y, widzi ten. On jest. Ten dramat widzi swoimi własnymi oczami swoją własną duszą, mm -hmm. tak naprawdę. Że dla jednego to jest oczywiste, dla jednego ta sama sytuacja jest inaczej widziana. To jest również siła wesela i siła tego dramatu, który jest ponadczasowy. Panie Maciej, teraz odmienimy rolę, odwrócimy. Ja zadam panu pytanie. Czy wie pan, jaki utwór był wystawiany na 40-lecie teatru? Nie, nie wiem. Też polska to... klasyka narodowa. Krakowiacy, Krakowiacy i, górale. i Górale. Przypomniałem sobie. Mówi się, że pier, pierwsza polska opera narodowa, no właściwie druga. O czym mówią Krakowiacy i Górale? No o mm. tym samym. O konflikcie pomiędzy Krakowiakami a Góralami. I w Krakowiakach i Góralach, po Krakowiakach i Góralach można by postawić pytanie. Czy jest gdzieś Bardos, który jest w stanie pogodzić zwaśnione strony? Czy czekamy na Bardosa? Więc cały czas teatr stawia pytania, teatr nie daje recept, teatr nie daje rozwiązań, to ma być takie albo takie. Nie. Teatr stawia pytania, jak to ma być. Oczywiście, że stawia pytanie. mało to skłania do refleksji, do myślenia, do myślenia nad... Czasami do weryfikacji z女ハys�is. swoich poglądów. Weryfikacji, zastanowienia się nad tym, co się teraz obecnie myśli. Ludzie wychodzą z teatru, albo milczą, bo rozmawiają samy, sami ze sobą, albo to jest głęboka dyskusja również z tymi, którzy do tego teatru przyszli mm -hmm. na, na, na temat tego spektaklu, tej mm -hmm. sztuki, którą obejrzeli. E, teatr nie może być również łatwy, lekki przyjemny, bo to byłby kabaret. Kabarety są czymś innym tak naprawdę. No, ja rozumiem, no to fakt, wszystko jest są potrzebne. Tak, tak jest. Są różni widzowie, różni odbiorcy, i nie może być tak, że teatr jest sprofilowany repertuarowo na jedną grupę odbiorców. Tak jak my wszyscy jesteśmy różni, tak różne są gusta. I gusta teatralne również, i oczekiwania. Się. I no, teraz zmierzam do tego co w Elblągu. w Elblągu. od lat staram się te różne oczekiwania, gusta publiczności no, może nie zaspokajać, bo nie jesteśmy w stanie zaspokoić całkowicie, ale przedkładać propozycje różnym grupom odbiorców. Chyba ten eklektyzm dobrze funkcjonuje. Panie dyrektorze, właśnie. Zostaje pan dyrektorem w 2003 roku. Zastaje pan. Y, jaki był teatr? Bo na pewno pan wiedział, jaki, by, jaki był teatr y, przed objęciem pana steru w nim mm -hmm. i w momencie, kiedy pan, y, pan już y, został y, dyrektorem teatru. No tak można powiedzieć, 18 lat jest pan dyrektorem, czyli... Zaraz jak się, dowód dostanę. Czyli do, chciałem właśnie powiedzieć, że już jest, nieuchronnie zmierza do pełno, pełnoletności, tak? Jak przez te 18 lat, bo on bardzo ewaluował, prawda, teatr? I nie, nie, nie tylko jeżeli chodzi o, y, o grupę, z którą pan pracuje, o aktorów, y, ale również i takie techniczne rzeczy infrastrukturalne, które są. To była ciężka praca. Mógłby pan y, powiedzieć, od 2003 roku bardzo wiele się zmieniło? Yy, tak. Zawsze mnie jest niezręcznie mówić o, o, o takich zmianach w teatrze, bo yy, Większość tych zmian, to za mojej bytności, z tych 45 lat, 18, już tam trochę się gubię, bo to właściwie taką cezurą jest 1 stycznia 2004 roku, dyrektor naczelny i artystyczny, takie już niepełniące obowiązki, ale rzeczywiście wcześniej... Zacznijmy od historii. Wspomniał Pan w tej mojej wizytówce o spektaklu Romeo i Julia, w istocie, i był to spektakl dyplomowy w reżyserii Jana Machulskiego, grany właśnie w Elblągu. W trakcie studiów, studiowaliśmy w tym trudnym czasie, 81, stan wojenny 82, mieliśmy też swoje postulaty. Wśród tych postulatów była propozycja, żebyśmy mogli nasze dyplomy, spektakle dyplomowe realizować w teatrach. Teatrach. Nie w małej salce teatralnej, gdzie mieści się tam 50-60 osób, na małej scence, zagrane były te dyplomy parę razy i właściwie przychodzili koledzy, znajomi, rodzina, ciocia, wujek, mówili o jak pięknie wyglądałeś, tyle tekstu się nauczyłeś i tak dalej. Nie, to, to banał. Chcieliśmy sprawdzić się z publicznością. Tak się ułożyła sytuacja, o czym też wspominałem na, przed spektaklem jubileuszowym, że nasz profesor Andrzej Maj, wybitny polski aktor teatralny, zresztą miał grać Hansa Klossa, ale odmówił, został dyrektorem teatru w Elblągu. Jan Machulski, dziekan. Po rozmowach z Majem, Machulski z Majem, przepraszam was panowie, yy, ustalili, że będziemy dyplomy nasze robić w Elblągu. W Elblągu wtedy nie było zespołu, co dla dyrektora Maja było niezwykle korzystne, że ma grupę prawie 20 młodych, zdolnych, rozgrzanych po trzyletnim kursie, Aktorskim aktorów. Wtrąćmy, że akurat, że Elbląg był bardzo niepokorny w tamtym czasie politycznym. Tak, tak, tak. Elbląg był niepokorny. My przyjechaliśmy, zrobiliśmy tych dyplomów pary, bo nie tylko Romeo i Julia, bo to był w małym dworku śluby panieńskie, Farfurka królowej bony. W ciągu pół roku opanowaliśmy repertuar, teatr i trochę Elbląg. I zapamiętałem teatr z tamtego czasu, jak on wyglądał. Nie było to. Dobre wspomnienie. Typowo socjalistyczny budynek, który powstał w 1966 roku. I budynek, który nie był najlepiej konserwowany, tak to nazwijmy. Stąd też, może moje dążenie po iluś tam latach do nie, nie ze względu na stan budynku, tylko ze względu na ten półroczny okres pobytu w Elblągu, yy, znajomość jakąś tam, miasta, sceny, sentyment, uwaga, sentyment, yy, bo ja jestem z Olsztyna tak. i wydawało mi się, że, yy, o właśnie, znowu mówimy o podziałach, że jak idę do Elbląga, to tak jakbym przed do Olsztyna. Przecież ja po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu przeszedłem i powiedziałem, dzień dobry, proszę Państwa, ja jestem stąd, ja jestem z Olsztyna, no, i się zaczął. I zaczął się problem. I którego nie rozumiałem, bo ja nie rozumiem takich podziałów. Nie rozumiem, co to znaczy Olsztyn-Elbląg. No, no dobrze, no, jest jakaś różnica, ktoś ma inne zdanie, no ale rozmawiajmy na ten temat. A, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów, tak, tak. Zielona Góra, prawda, i tak dalej. E, Warszawa łódź. łódź. Tak. E, no, i stąd może no, dążenie do tego, żeby być w Elblągu. Zostałem w Elblągu, dyrektorem, zastępcą dyrektora do spraw artystycznych po pierwszym konkursie. Wszedłem do teatru przerażony, bo nic się nie zmieniło, tylko wszystko było bardziej zniszczone. Nie miałem wtedy jeszcze wiedzy na temat sprzętu, ale słyszałem, że głośniki nie najlepiej działają. A reflektory, które nazywaliśmy honekerami, bo to były takie nerdowskie reflektory, świeciły bardziej na boki niż do przodu aktorzy musieli się bardzo intensywnie malować, żeby było widać ich twarze. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem był kolejny konkurs i po kolejnym konkursie ten pierwszy to, to był czas na przyjrzenie się potem na, na dyrektora naczelnego i artystycznego. I właściwie, właściwie przed tym kolejnym konkursem już szukałem pieniędzy na środków unijnych, europejskich, na modernizację Widowni, uświadomiłem sobie, że jest wszystko to zrobić. Wszystko, dokładnie wszystko. Różnymi metodami próbowałem, małymi kroczkami, dużymi. Wspomniałem o modernizacji widowni, potem to już parę lat później modernizacja scena, sceny. Scena. Każdy z tych projektów o wartości ponad 3,5 miliona złotych, i obydwa ze środkami europejskimi, znacznymi środkami europejskimi. Potem pracownia digitalizacji I oczywiście w międzyczasie jeszcze jakieś środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację jednościany, wymiana sprzętu oświetleniowego. I takie, y, Czyli po prostu wszystko. Wszystko, wszystko tak naprawdę. Bardzo rozpoczęło. dużo takich małych projektów finansowanych przez samorząd województwa, bo przy tych dużych samorząd województwa też nas wspierał wkładem własnym, ale takich małych finansowanych przez samorząd województwa modernizacja zaplecza. Teraz, kiedy y, mamy dwie duże inwestycje, jedną kończymy za chwilę termomodernizacja ściany północnej i zachodniej. I wymiana ogrzewania, oświetlenia w środku, okien. Cieszę się i płaczę, bo widzę, to się nazywa demontaż, że jest niszczone wszystko, co robiłem przez te lata. Czyli tak jakbym niszczył sam siebie. Wszystkie okna wymieniłem, a teraz wymieniam je po raz kolejny. Sprzęt akustyczny, wszystkie toalety, zaplecze. E... Jest, pan, jest Pan po prostu oprócz tego, że dyrektorem naczelnym, naczelnym i artystycznym, jest Pan po prostu menadżerem również tego teatru. Znaczy, no, 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 takiego słowa się używa, ale nie, nie wiem czy ono nie jest hmm, za duże. Staram się być gospodarzem. Staram się być gospodarzem. No, te, o, teraz powiedziałbym co innego, i znowu będzie mowa o tym, że to jest polityczne. Bo kiedyś mi koledzy kupili no, taką koszulkę. I od czasu do czasu nakładałem, ale potem. Z, no, no, no inne, znowu konteksty powstają. Kupili mi koszulkę z napisem Ojciec-Dyrektor. I mówię: No, dobrze, kochani, no ale ja, ja wiem, jaki macie cel. Co prawda, podejrzewam was o żart. Ale, ale Nie obraził się pan. Nie, ale dlaczego? dlaczego? Bo wiem, wiem, jakie intencje im e, e, przyświecały, przyświecały to, w tym. E, no i raczej tak bym to traktował, że to jest, i teraz uwaga, rozróżnienie. To jest tak, jakby moje, ale to nie prywata. Zajmuję się tym tak, jakby to było moje. Administrator. Administrator. Ale tak, ja często mówię, skromny administrator dóbr, kapituły na rubieżach. Panie dyrektorze. Z wieloma problemami, z wieloma kłopotami, również takimi, które tak jak ostatnio nas dotknęły, czyli pandemia, nie sposób pana nie zapytać o to, jak Pan w jaki sposób Pan. Dał sobie radę z tym wszystkim. Nie chcemy mówić, że przeprowadził pan suchą stopą przez, przez ten okres pandemiczny, mm -hmm. no, ale wiele rzeczy było takich, które nigdy wcześniej nie miały miejsca e, nigdy wcześniej się z czymś takim instytucje kulturalne nie mierzyły. E, mm -hmm. Wszystko nas to zaskakiwało. Wiadomo, że teatr to jest reakcja i interakcja z, z widzem. To, brak, to Tego brakowało. Jak w tym czasie, jak, jak ten czas pan i pańscy aktorzy, jak wy się ten czas wypełnili? Ten czas tęsknoty za, za widzami. Ten czas niemożności grania, wiadomo, że to się łączy również i z zarobkami, z pieniędzmi, dlatego, że, że wynagrodzenie aktora to jest dwuczłonowe, tak mają... Tak, dwuskładnikowe. Dwu, tak. Niektóre teatry wprowadzają jednoskładnikowe, ale... Zazwyczaj duże jest Duże ambiwalencji. No to jest, tak jak, pan, tak jak Pan powiedział, i to również bierze się, to, to jest również, i kłopot dla nich był. Jak, teraz już troszeczkę mamy lepiej, widzieliśmy na pełną widownię u Pana, E, widzieliśmy ten zachwyt i widzów, prawda, i szczęście y, też i aktorów, że po takim długim czasie mogą, mogą wyjść i zagrać dla aktorów, tak samo jak to robią dla publiczności. Dla, dla, dla publiczności, tak samo jak to robią sportowcy. No, widzimy te puste y, trybuny. Mecz e, przy pustych trybunach, trybunach piłkarski To nie jest to nie to nie mecz. Dla tylko przy pustych trybunach też to nie jest tak, jak powinno być. No, już nie mówiąc o boksie i każda dyscyplina sportu, tak naprawdę. E, również również jeśli chodzi o aktorów. Jak, jak Państwo aktorzy i Pan zniósł ten, ten ciężki czas? Eee. Trochę, trochę trudno to, może to jest za mała perspektywa czasowa, trudno to podsumowywać, bo wielokrotnie używaliśmy określenia, że jesteśmy w stanie wojny, bo wszystko się zmieniało gwałtownie. Zarówno decyzje dotyczące obostrzeń, jak i decyzje dotyczące możliwości grania ilości widzów. Więc na gorąco musieliśmy dokonywać korekt. Przygotowywaliśmy plany repertuarowe, dawaliśmy do sprzedaży. Potem okazało się, że już nie wolno grać w spektakli, więc musieliśmy zwracać pieniądze za bilety, przygotowywać nowe plany repertuarowe no też było to poszukiwanie pieniędzy na różnego rodzaju przedsięwzięcia tak. poszukiwanie ciężko było znaleźć to znaczy, wiadomo że lwia część pieniędzy przez ten okres wędrowała do nas z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tarczy antykowidowej z ministerstwa kultury też otrzymaliśmy jakąś kwotę która w stosunku do potrzeb no to jest jedna... Na przykład w jednym roku dostaliśmy jedną dziesiątą naszych potrzeb. Pomogło nam to, nie kwestionujemy, tylko mówię o, o, o skali, że, że ta skala była. Dzięki temu mogliśmy dokończyć spektakl, bo mogliśmy też pewnego rodzaju wsparcie dla wszystkich pracowników, podkreślam, dla tak, wszystkich tak, bo, tak, tak. przekazać, z wyjątkiem dyrekcji. I mogliśmy też zrealizować spektakle, czy jakieś zakupy scenograficzne, stawki dla realizatorów, to, to nam pomogło, bo to, co otrzymujemy z samorządu, wystarcza na, na co? Na wynagrodzenia. Na, bie, na bieżące wydatki. A bieżące wydatki to jest parę milionów rocznie. No, a tutaj było parę paręset tysięcy. Zdajemy sobie też sprawę ze skali. Potrzeb artystów tej sfery kultury w całym kraju, i no, ministerstwo nie jest w stanie pokryć wszystkich strat. No ale poszukiwania różnego rodzaju przedsięwzięć, takich, które uważam za protezy. Scena przy stoliku, emitowana w internecie. Dla mnie, teatr w internecie to nie jest teatr. To znaczy, jeżeli jest teatr w telewizji, to on powinien być przygotowywany pod kątem emisji w telewizji, bo to jest inne medium. Zupełnie. Zupełnie. Jeżeli, jeżeli w tym samym, na tym samym ekranie oglądamy film, na który wydano dziesiątki albo setki milionów złotych, no, krajowe, zagraniczne, i zastosowano różne techniki. A potem oglądamy spektakl teatralny, który jest pokazany z jednej, dwóch, trzech, trzech kamer, kamer i ten spektakl jest odarty. To, to nie jest no, spektakl teatralny, to jest e, żywy kontakt aktora z tak widzem, jest. bo przygotowujemy spektakl pod kątem realizacji na scenie dla widza siedzącego na widowni. Zupełnie inny To, sposób, to, to jest jeszcze to oprócz tego można dodać. Wiadomo, że wiadomo, że w teatrze telewizji, jeżeli to jest sama telewizja, ta magia telewizji, można cofnąć, powtórzyć scenę, no w teatrze, w teatrze na deskach, gdzie siedzą widzowie, takiej możliwości nie ma. Tu już też wychodzi taki autentyczny mm -hmm. kunszt aktora, gdzie nie wiem, może się pomylić, szyć tekst, czy nie wiem, obcas obcas Slank teatralny szyć o, tekst, dobrze. obcas obcas może wejść w jakąś Jakąś dziurę, prawda? trzeba umieć zagrać, trzeba umieć podegrać pod swojego partnera, bo ewentualnie on mógł czegoś zapomnieć. To już wychodzi no tak, z no aktora, tak naprawdę. To, to są takie wypadki losowe, nazwijmy. Ale ja mówię o samej realizacji. Ona jest przeznaczona dla widza siedzącego. W tym miejscu, na tej widowni, nawet przeniesienie spektaklu z naszej sceny na inną scenę bywa kłopotliwe, bo są inne parametry, inne warunki. The spektakl kaczmarski: Cztery Pory Niepokoju, mm -hmm. przygotowywany na małą scenę. Teraz mała scena jest modernizowana, więc próbujemy przenieść na dużą, dużą scenę. scenę. Przenosiliśmy na dużą scenę. No, był to kłopot, bo musieliśmy zmienić ustawienia, aktorzy musieli inaczej. Ograniczyliśmy ilość widzów. Graliśmy ten spektakl w Katowicach, w jeszcze innej przestrzeni, też musieliśmy dostosowywać do przestrzeni. Więc to nie jest. Teatr jest to, żywy po prostu. Teatr jest żywy. To panie znaczy, stanowczo nie pokazywaniu teatru w internecie jako takiego, jako archiwum. Tak, po zejściu spektaklu, mniej więcej to tak wyglądało. Ale musiałaby to być przygotowana bardzo dobrze. Realizacja telewizyjna na kilka kamer i kilka razy próbowana. Metropolitan Opera ktoś powie, tak fajnie to przecież się fajnie ogląda. Ale na pewno Państwo nie wiecie, na ile kamer jest to przygotowywane i ile czasu jest ta realizacja przygotowywana. Zaręczam, że nie jeden dzień i nie jeden tydzień. Panie dyrektorze, tak się zap zapytam się o taką. Odejdę troszeczkę od tematu. E, tu na samym początku Pana przedstawiłem, że również był Pan prezenterem telewizyjnym. E, prowadził Pan, prowadził pan e, teleturnieje, duety do mety tak, w telewizji polskiej w dwójce. Tak, prowadził tak. Pan w Polsacie Chciwość, czyli rząd za pieniądza. Tak. Chciałbym się Pana zapytać, to, była ta, to, jest, to było pańskie, pańskie hobby, Pańska przygoda. E, jak Pan to teraz traktuje? Z przymrużeniem oka, jako zabawę, jako część, jako część yy, doświadczenia, które pan zdobył, które pan gdzieś wykorzystuje. Ale to co tak ja jak mam teraz... odpowiadać, jak już wszystko pan powiedział? Nie, no, ja się nie zadaję żart. panu to pytanie. Eee, Otóż to... tak. Nie wymienię nazwiska jednego wybitnego polskiego aktora, który w momencie, kiedy zaczął się po roku 1989 zmieniać rynek mediów. E, powiedział, że mm, udział aktora w reklamie to jest prostytuowanie się. Oburzyliśmy się wtedy, młodzi aktorzy, ponieważ e, był to dla nas raz. Było to dodatkowe źródło to dochodów. dochodów, wtedy bardzo dobrych, teraz podobno, koledzy mówią, że te stawki są. Nikczemne. nikczemne, ze względu na to, że no, wszyscy się rzucili, nie mają. Duży rynek, rynek wysycony. Tak, 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 tak. I to... Poza tym spektrum pracy aktora u nas w Polsce jest dosyć szerokie. Bo to jest teatr się najbardziej szlachetny i godny. Tak. Najgorzej opłacany. Film, ale film bo wtedy nie było telenowel, jeżeli były seriale, to dziewięcioodcinkowej, realizowane jak film. Tak, Jerzy Bończak zawsze mówił o jednej rzeczy, tak że teatr to żona, a film to kochanka. Ale może, nie wiem, nie wiem pracuje. jak Jurek, <grym> jak to tam Jurek klasyfikuje. Teraz mamy telenowele, mamy reklamy, mamy nie wiem, imprezy estradowe, niektórzy aktorzy, którzy śpiewają, grają koncerty, śpiewają i wówczas też pojawiły się teleturnieje, to nie tylko do, dobre źródło dochodu, też ciekawe doświadczenie zawodowe. Tam było chyba z 7 czy 8 kamer. Ucho, ucho, czyli w uchu mam uh -huh. cały czas reżysera, który mówi mi co, co mam zrobić, zasady gry. A za każdym razem była inna gra, regulamin, grane jeden do jednego, uh -huh. musi to być grane w tempie bo to jest rozgrywka na żywo o pieniądze. Nie mogę się pomylić, bo na końcu jest samochód, który no, wtedy był bardzo istotną nagrodą. Pewną dotkliwością sytuacji była również temperatura i scenograf. Scenograf, temperatura, ponieważ my nie mamy pod podłogą. Żadnych reflektorów, a scenograf tworzył przepiękne scenografię podświetlane od spodu. Nie było LEDów. Grzała ta podłoga. Dawał mi kontrę 1000 W z tyłu w plecy i to grzało cały czas. A jeszcze pani od kostiumów wybierała designerski garnitur, który był z sztucznego. To cierpiał pan no, trochę, pan bo w tym jeszcze trzeba było myśleć um, o jednej rzeczy dodatkowo. No, przy chciwości czyli rządzy pieniądza um, to była licencja. Bo, pan, bo to było chyba dwa lata, tak? Nie było tak dwa że... lata, krótko. To, no, mm -hmm. Ale to też nie był epizod. No, dwa lata to, to kilka. Pamiętam, kilkaset tych odcinków to chyba musiał Pan nagrać. Nie, nie, nie. z duetów do mety było ponad 100, mm. a z chciwości, czyli że za pieniądze było trochę mniej. Natomiast jest jeszcze jeden, jedna rzecz licencyjna, że siedzi przedstawiciel licencjodawcy i sprawdza. Że Czy wszystko, ta, Cały czas grane są próbne odcinki. Nawet mnie zaskoczyła jedna rzecz bardzo chciwości. No, dwóch panów miało pojedynek, jeden przegrywa, odpada, drugi zostaje. Więc podchodzę do tego, który przegrywa, żegnam się, mówię, dziękuję bardzo, niech się pan nie martwi, może następnym razem się uda. Wyskakuje licencjodawca, nazywaliśmy go Bob. Mówi, co ty robisz? Jak to co robię? No, dziękuję Zagrę. za grę. I no, 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 smutno, bo przegrał. Nie. Przegrani nas nie interesują. Hmm. Tylko... Co za amerykańskie podejście do życia. Ale to właśnie tak, 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 bo to jest amerykańska licencja. Amerykańskie podejście do życia. Różnimy się, ale chyba nie chcielibyśmy. Nie, na podejście. pewno na, pe na, pew na pewno nie. My jesteśmy bardziej chyba wrażliwi jako społeczeństwo niż Amerykanie. Panie dyrektorze, no, nie, nie wiem. Spotkałem się z Amerykanami, będąc w Stanach wiele lat temu. Wielu sympatycznych, ciepłych ludzi, e, którzy zagadują do siebie na ulicy. E, mówię może o tym e, takim e, biznesowym podejściu, może tam, ale międzyludzko, no nie zapomnę do dziś. Wchodziliśmy potem w Chicago, zaglądaliśmy gdzie co jest, patrzymy, bo Ameryka, prawda? Uh -huh. Zaglądamy sobie, patrzymy, o jest Ameryka, jakiś sklepik pachnie. Próbujemy wejść, a stamtąd wychodzi dosyć obszerna. Ciemnoskóra Amerykanka. Delicious, delicious. Nie zna nas. Dla nas było to nieprawdopodobne, że ktoś obcy zagaduje do kogoś obcego. To my byliśmy tacy sztywni. Forma sprzedaży, pani dyrektor Nie, ona była klientką. Aha. Klientką aha. była. No chodziła. ale wie pan, wie pan y, ja trochę byłem za granicą, mieszkałem w Anglii, w Londynie 8 lat. Y, Anglicy są zimni. Y, ale ale w, będąc w Londynie to jest taka wielka wieża Babel, gdzie można spotkać y, każdego człowieka tak. z każdego końca świata. Tak. I zawsze, ja nie mówię, że to jest źle, ale zawsze te um, pozdrowienia, co u Cię jest, słychać, jak się czujesz, zawsze uważałem to za takie wyreżyserowane, y, trochę puste, bo tak naprawdę tych i, ludzi nie interesuje, y, jak się ma, jak się czuję. To jest zwykła forma grzecznościowa, y, która nie ma nic wspólnego z ich wrażliwością. Ale mam to, zwagi... takie, takie, takie dwie rzeczy. Ekspedientka, króciutko, mm -hmm. ekspedientka w sklepie, idę przez szybę, widzę ją, siedzi znudzona, zauważyła, że podchodzę. Właśnie rzuciła. Oh, hello, how are you? Dobrze, no. Dobrze. <grystanie> ale, ale co tak naprawdę ciebie interesuje? Nie? Tak. Panie dyrektorze, zapytam się na koniec. Jakie, jakie są plany na obecny sezon yy, i w przyszłości? Yy, co pan ma w głowie? Co pan zaproponuje yy, widzom z naszego regionu w swoim teatrze? Najbliższe dwa lata to będzie. Yy... Trudny nie tylko ze względu na pandemię, ale również ze względu na tę daleko zakrojoną modernizację. Przebudowę części budynku i dobudowę budynku, który będzie stanowił oddzielne wejście do teatru. Będzie trudny czas, ponieważ prace budowlane są głośne. Wczoraj w trakcie spektaklu prosiliśmy panów, żeby nie wiercili, a spojrzeli i stwierdzili, że to chyba już koniec, i w weselu nagle odezwały się młoty. Więc będzie trudność koordynacyjna, bo nawet prób nie można prowadzić. Tak, tak. Nie tylko ze względu na hałas. My mamy w tej chwili jedno miejsce, dużą scenę, w którym możemy. No i to wszystko. Próbować, grać, grać, wznawiać spektakle, ustawiać dekoracje i realizować wszystkie inne aktywności nasze teatralne. Wobec czego czekamy na małą scenę, która będzie w nowym budynku, na salę prób, która będzie w nowym budynku, na salę edukacji teatralnej. Bo małą scenę mieliśmy, ale tych dwóch sal pozostałych nie. E, potrwa to do połowy 2023 roku, jednak nie zatrzymujemy się w aktywności. Będziemy tę aktywność mieli taką podsycaną, ale no, tak na 50%. Jeszcze do końca roku będziemy mieli dwie premiery. Mój boski rozwód to jest monodram Teresy Suchodolskiej. E, po weselu rozwód. E, Teresy, Teresy Suchodolskiej w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej i yy, prawda Floriana Zelera yy, w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego. A staram się yy, w jakiś sposób zauważać środowiska yy, olsztyńskie, elbląskie, warmińsko-mazurskie, yy, środowiska kultury, bo często jest tak, że um, cudze chwalicie swego nie znacie. Zapominamy o tym. Nie, wiecie, co posiadacie, co posiadacie tak. Zapominamy o tym, że mamy również wspaniałych twórców. I to w różnych dziedzinach i przy różnych okazjach można ich pokazywać. Zgadzam się pan z panem w stu procentach. Pan również, pan również zatrudnia w swoim teatrze absolwentów naszego studium teatralnego imienia Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Tak, no to schizofrenia Aleksandra Sewruka do Aleksandra Sewruka. No, dlaczego? Mi to bardzo, mi tak? to bardzo pasuje. Sądzę że, sądzę, że pańskim aktorom to też pasuje naszym absolwentom. Tak, bo oni są sewrukowcami już od. Mają to w swoim, de... Mają to w swoim DNA, panie dyrektorze. Tak, zatrudniam i to od wielu lat. Są tacy, którzy są 20 lat w zespole. Są tacy, którzy byli parę lat, odeszli, zrezygnowali, poszli gdzie indziej w świat. Ich albo widać, albo nie widać. W tym roku pojawiła się Natalia Krystowska, wcześniej Ewelina Bemnarek, Dominik Bloch. Oczywiście to, to, to nie jest gwarancja. Mówię, słuchajcie, macie dwa lata, żebyście dorośli i żebyście pokazali ząb, pazur teatralny, aktorski. No i. Próbujemy. Walczymy. Sądzę, sądzę, Zresztą sądzę że. Zresztą właśnie teraz chyba nic takiego wielkiego się nie zdarzy, jak powiem, że Natalia Krystowska wprawdzie Zelera e, będzie grała. Tak zaczyna. Od dużej um, roli. E, dlaczego, tak, e, dlaczego podchodzę do tego z takim entuzjazmem? No, dlatego, że pozwolę sobie teraz powiedzieć jedną rzecz, taką, że, e, że ranga naszego studium teatralnego w Wolsztynie niestety, ale przez samego pana dyrektora teatru Jaracza w Olsztynie jest. Jest niestety obni, obniżana. E, szczegóły to Państwo e, już na pewno kiedyś słyszeli, na pewno czytali w, w różnych gazetach, w różnych mediach, jak to wszystko wygląda. No i e, na pewno żeście państwo się, państwo się wsłuchali w głos tego, co mówią nasi absolwenci Studium Teatralnego. Dla, e, dla, pana, jest, dla pana są to aktorzy, z potencjałem dla pana dyrektora niestety jest to zwykła szkółka przyteatralna, co bardzo, nad czym bardzo, bardzo nie tylko ja ubolewam, ale również i ci, którzy tą szkołę kończyli, którzy robią kariery, którzy są czynnymi aktorami. Panie dyrektorze, jestem panu bardzo wdzięczny, że pan przyszedł. Jeżeli mogę, tak. Jeżeli mogę, to znaczy. Mm. Ja jestem daleki od takich jednoznacznych, stanowczych, zdecydowanych określeń. Nie, nie, nie wiem, nie śledziłem sprawy teraz. Teraz słyszę. Każdy dyrektor teatru ma prawo dobierać sobie zespół tak, jakby chciał kształtować zespół artystyczny, teatr, repertuar. Oczywiście, należy na to nałożyć. Człowieczeństwo, empatię, biorąc pod uwagę to, że, ale z dwóch stron, dyrektor i ci aktorzy. To musi być równoległe, symetryczne. Mówię o empatii i człowieczeństwie, bo dyrektor też jest człowiek. Tak, ma swoje. Tutaj na, pan, tak. na, 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 na pana miejscu siedział Andrzej Bartnikowski coś na ten temat powiedział, że y, człowiek ma to do siebie, że jak chociaż troszeczkę ma taką małą władzę, to od razu mu się wydaje, uh -huh. że wie wszystko najlepiej tak, tak, i że ma istotne. władzę nad innymi ludźmi. Dyrektor, dyre, no, dyrektor musi mieć oprócz tego, że charyzmę, klasę, posłuch, sympatię to jeszcze powinien mieć coś takiego jak tak jak pan Szacunek. Określił, człowieczeństwo ze strony ze strony zespołu i, wtedy, i wtedy, wtedy na pewno spotka się z dobrą reakcją i sympatią i aktorzy na pewno za nim pójdą w ogień Że, wie pan Pan na pewno nie miał. Powiem tak, to jest daleko idący e, wątek. Nie chciałem tego rozwijać, chciałem to tylko powiedzieć w kontekście naszego studium teatralnego, ale wie pan, ja, ja tylko Ale powiem, powiem to rzecz. inaczej, żebyśmy, bo żebyśmy się znowu nie, nie zapętlili. E, zatrudniam absolwentów różnych szkół. E, teraz zatrudniłem też absolwenta Krakowskiej szkoły teatralnej, takiego starszego sprzed paru lat. E, I. Powiem, że bywa to różnie, bo na przestrzeni lat też zatrudniałem absolwentów po Wrocławiu, po Krakowie, po łódzkiej szkole. Nie ma jednoznacznej oceny, że ta szkoła to jest dobra, ta jest zła. Ci są świetni z tej szkoły, bo mają taki dyplom z tego miasta, z tej szkoły, a ci są gorsi, bo mają z innej szkoły. I nie nazywam tu żadnej szkoły. Bo Zdarzają się. Każda szkoła ma swój charakter, panie Ale Nie, dyrektorze. nie, nie. Zdarzają się absolwenci tych renomowanych szkół, już nie będę wymieniał w tej chwili nazwy, tych czterech podstawowych szkół teatralnych państwowych, którzy są znacznie słabsi. Od absolwentów e, studium Wolszty. Wcale, wcale mnie to nie dziwi, bo nasi absolwenci w muszą nie muszą włożyć trzy razy więcej pracy w to, co. O. Trzy razy więcej pracy w to, co robią. Mało tego, tutaj też również e, reżyser Janusz Kijowski właśnie o tym też mówił, że e, nie, ma tego, nie mają tego parasola takiego instytucji takich jak załóżmy szkoła krakowska, która jest tak, znana, tak tak, tak nie idą łódka. ze sztandarem, ja jestem tak, ich stąd. Tak, natomiast tutaj nasi, nasi, nasi absolwenci muszą wykazać się potrójną, poczwórną determinacją, yy, pracą, zaangażowaniem i mają tylko swój talent. Yy, mają, yy, ale, ale też, żebyśmy nie, nie mówili tak, że ci absolwenci mają talent, a tam ci absolwenci nie mają. Ja raz jeszcze mówię, są różni absolwenci o różnym poziomie artystycznym, o różnych umiejętnościach, o różnym talencie w różnych szkołach. I tu nie ma jednoznacznego podziału, bo yy, świetnych absolwentów Baduszkowa świetnych tak. absolwentów po Baduszkowej miałem, ale też miałem takich, nad którymi się bardzo męczyłem. Nie wiedziałem, jakim to powiedzieć. Chłopie, weź się do roboty, bo ty nie, nie umiesz jeszcze jako aktor nic. I na no, aktor, aktorowi nierówny. To się no, nierówny, to... tak. E, oczywiście lokalne patriotyzmy we mnie będą zawsze funkcjonowały. E, teraz jestem w lekkiej schizofrenii patriotycznej, bo z Olsztyna no to patriotyzm olsztyński, ale w Elblągu to patriotyzm elbląski. I teraz jeszcze jest gorsza sytuacja, bo ten staż olsztyński i elbląski się zrównały. Po 20 lat w każdym mieście. <grym> Czyli pani, dy pani Dyrektorze... I z tego, i to tym się też trochę kieruje. Ci ludzie nie dostali się gdzieś do jakiejś szkoły ja często z nimi rozmawiam i oni próbowali dostawać się do Wrocławia, do Krakowa, byli gdzieś pod kreską. Oni mają swój tornister pełen talentów. Oni mają swoje umiejętności, ale bywają też tacy i to we wszystkich uczelniach, którzy się prześlizgali i przychodzą do teatru i właśnie przychodzą tylko z metką. Etykietą. Otóż to. To jest etykieta. To etykieta. Przychodzą z etykietą, że oni są po tej albo po innej szkole renomowani. I myślą, że im to po prostu wystarczy. Ale to nie. To nie wystarczy. Tym bardziej, kiedy przychodzą do mniejszego ośrodka, w którym muszą zagrać wszystko. Nie ma e, możliwości, że będą grali jeden określony typ ról. Muszą umieć zaśpiewać, e, zatańczyć, zagrać dla dzieci, e, zagrać dla dorosłych komedię, tragedię. Wodeville. No, naprawdę, my musimy grać wszystko. Panie dyrektorze, jestem panu bardzo, bardzo wdzięczny za, za przyjście do studia, za to, że pan nas odwiedził, podzielił się z nami pan swoją wiedzą doświadczeniem opowiedział czas nam, przekroczyliśmy trzy razy opowiedział pan nam o teatrze w Elblągu. życzę wszystkiego najlepszego dla teatru w Elblągu. panu również dziękuję jeszcze raz za rozmowę moim i państwa gościem w rozmowach z kulturą był pan dyrektor teatru imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu, pan Mirosław Siedler dziękuję bardzo dziękuję Dziękuję. Jak będę się żegnał z Państwem, to chciałbym bardzo gorąco zaprosić do Elbląga. Są teraz świetne drogi. Jedzie się, nie przekraczając prędkości, dosyć krótko. Zajrzyjcie Państwo. Zajrzyjcie w wolnej chwili wesele, czy plotka Francisa Webera, czy też Królowa Śniegu, spektakle, które będą do końca roku grane. Zapraszamy serdecznie. Nie mówię o akcji Pomóżcie Teatrowi, ale pamiętajcie o kulturze Warmii i Mazur, pamiętajcie o teatrach, kochajcie swoich artystów i czasami kończę spektaklem albo wystąpienia pospektaklowe. Jeżeli Państwu się spodoba to, co zobaczycie w Elblągu, przyślijcie tam swoich znajomych, jeżeli nie, przyślijcie tam swoich wrogów. Do zobaczenia w teatrze.